Zastanawiasz się, w co zainwestować, ale w sumie nie chce ci się śledzić tego wszystkiego i nie masz pojęcia w co. Pewnie. Możesz kupić sobie cały indeks przez fundusz ETF albo inspirować się jakimiś materiałami, przykład z tego kanału. Ale możesz też inspirować się decyzjami tych największych inwestorów na całym świecie. Każdy przecież chciałby w długim terminie osiągać takie stopy zwrotu jak Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, Michael Burry i tak dalej. Każdy z tych inwestorów ma gigantyczny wpływ na rynek i niejednokrotnie potrafi poruszyć kursami nawet tych największych spółek, bo wystarczy, że tylko się o nich wypowiedzą pozytywnie albo negatywnie. Gdy z kolei okaże się, że włożyli w nią jakieś swoje pieniądze, no to na kursie kolejnego dnia może dojść do naprawdę sporych ruchów. Najwięksi inwestorzy od zawsze mają przewagę informacyjną nad nami, mniejszymi inwestorami. My nie możemy posiedzieć sobie na lunchu z zarządem Amazona. My nie możemy zaprząc sobie do pracy 10 analityków do zbadania, czy rynek kalafiora w Nigerii ma sens i potencjał. My nie możemy uzyskać takiej wiedzy, jaką dysponują oni, ale możemy śledzić decyzje tych największych inwestorów i nawet nie tyle je powielać, co po prostu inspirować się nimi. Są takie spółki, o których istnieniu pewnie nigdy bym się nie dowiedział, gdyby nie obserwacja ruchów tych inwestorów z o wiele większym kapitałem. Jak te decyzje śledzić? Raz na kwartał, dokładnie do 45 dni po jego zakończeniu, największe fundusze w Stanach Zjednoczonych muszą składać dokument 13F, gdzie dokładnie pokazują, jak na dany dzień wygląda ich portfel i jakich ruchów dokonali na przełomie ostatniego całego kwartału. Widać jak na dłoni, co sprzedali, co kupili od tego ostatniego złożonego 13F i po jakiej zrobili to cenie. Tak, te publikacje są opóźnione, więc może okazać się, że gdy dokument jest składany, to faktyczny portfel funduszu wygląda już zupełnie inaczej, no ale nie przesadzajmy. Żaden z tych inwestorów nie kupuje przecież akcji spółki X po to, żeby zarobić na nich po kilka procent i sprzedać miesiąc po zakupie. Dlatego też te kilka tygodni opóźnienia w informacji o stanie portfela naprawdę nie robi aż tak wielkiej różnicy. Odcinek w tym temacie, który zrobiliśmy dla Was kwartał temu, naprawdę mocno Wam się spodobał i sami pisaliście, żeby robić aktualizację w tym materiale co kwartał. No to nasz klient, nasz pan, więc jedziemy z tym, co takiego nakupowali albo nasprzedawali najwięksi inwestorzy świata w ciągu ostatniego kwartału. Cześć, ja nazywam się Piotr Cyndzyk, a to jest kanał Merytorycznie o finansach, gdzie znajdziesz masę informacji, danych i analiz ważnych dla każdego, kto interesuje się gospodarką, giełdą, finansami czy inwestowaniem. Jeszcze więcej informacji, których czasem nawet nie ma na YouTubie, znajdziesz też na portalu dnarynków.pl oraz we wszystkich naszych social mediach. A dodam jeszcze, że partnerem tego materiału jest Freedom24, czyli broker będący częścią grupy Freedom Holding, notowanej na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, dzięki któremu można zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda. Więcej o tej promocji opowiem już jednak na końcu tego materiału. Zacznijmy ponownie jak kwartał temu od Berkshire Hathaway i Warrena Buffetta, to realnie przecież o jego ruchach najczęściej rozpisują się w sumie wszystkie media, nie tylko polskie. W mojej skromnej ocenie kompletnie niesłusznie, ale o tym za chwilę. Buffett po raz kolejny zmniejszył swoją pozycję w Apple, tym razem o 25%, a samo Apple zeszło już z 50% całego portfela Berkshire do tylko 30% całego portfela. Wehikuł zrealizował też część zysków na akcjach Nu Holdings, omawianego przeze mnie wielokrotnie lidera bankowości w Ameryce Południowej. I tutaj jest jego pełna analiza. Oraz sprzedał trochę akcji firmy Charter Communications. I tyle. Z najciekawszych zakupów, a w zasadzie z jedynego zakupu, firma nabyła za prawie $500 milionów akcje Domino's Pizza, które to w lipcu zaliczyły spore tąpnięcie, więc można domyślać się, że to właśnie ono zostało przez Berkshire potraktowane jako okazja do zakupów. I kupiono również trochę, ale bardzo niedużo, akcji firmy Pool Corporation, czyli firmy specjalizującej się w budowie i serwisowaniu prywatnych basenów. To naprawdę przedziwnie prosty biznes, który szerzej omawiałem dla Was w odcinku z przykładowymi firmami, które wcale nie muszą być wybitnie technologiczne, żeby dawać wielkie stopy zwrotu. W portfelu Buffetta największą ekscytację budzi jednak od pewnego czasu budowana przez niego pozycja gotówkowa, która po sprzedaży tych kolejnych 100 milionów akcji Apple po raz kolejny podskoczyła i to właśnie o tym najbardziej lubią rozpisywać się media. No otóż Berkshire nie bardzo da się już zestawiać z innymi firmami. Po pierwsze to wehikuł, który od dawna stronił od inwestycji technologicznych i wybierał bardziej starą ekonomię. Tymczasem to technologia
technologia zdominowała w ostatnich latach całe indeksy. No i po drugie, w przypadku tak wielkiego kapitału trzeba też rozpatrywać alternatywne możliwości. Berkshire głównie żyje z reinwestowania otrzymywanych dywidend. Im więcej tych dywidend dostanie, tym lepiej dla Berkshire. Tymczasem obecny yield dywidendowy, jaki oferuje S&P 500, jest nieznacznie wyższy niż ultrabezpieczne T-bilsy, w których lokowana jest wolna gotówka. Z perspektywy zarządzania ryzykiem tak wielkiego portfela, obniżenie jego zmienności w ten sposób ma sens, zwłaszcza że dostajemy pewny yield z T-bilsów versus niepewny yield z dywidend, a niewiele się one między sobą różnią. Do tego dochodzi też element sukcesji po samym Warrenie Buffettzie, który długo już nie będzie niestety udzielać się inwestycyjnie, oraz elementy podatkowe, bo sam Buffett wielokrotnie podkreślał, że według niego dla takich wehikułów jak Berkshire podatki pójdą w górę i lepiej będzie zrealizować część zysków wypracowanych na przykład na takiej pozycji jak Apple wcześniej, zanim faktycznie te podatki zostaną podniesione. Okej, ale idźmy dalej, bo poza tą wielką ilością gotówki w Berkshire wiele ciekawego się nie wydarzyło. Zerknijmy do Billa Ackmana, który ostatnio stał się jednym z najlepszych kolegów Donalda Trumpa, po tym jak będąc odwiecznym demokratą, poparł go w wyścigu o fotel prezydenta. Ackman w drugim kwartale najbardziej zaskoczył skupowaniem zdołowanych akcji Nike w drugim kwartale, a w trzecim kwartale dokupił ich jeszcze więcej, zwiększając swoją pozycję o ponad 400% do prawie 1,5 miliarda dolarów. To jest, muszę przyznać, niezwykle ciekawy zakład na powrót Nike do ścieżki wzrostowej. Firma jest przytłaczana konkurencją i lekkim wypadnięciem z mody. Wciąż posiada jednak ogólnoświatową markę i być może po cichu Ackman liczy na to, że Nike uda się odzyskać trochę pola przy okazji ceł nakładanych na zagraniczne towary i zagraniczną konkurencję przez Donalda Trumpa. Poza tym z istotnych zmian Ackman dokupił również Brookfield Corporation, kanadyjską spółkę działającą na rynku private equity oraz ubezpieczeń, o której więcej też zresztą pisaliśmy już na naszej stronie w otwartym wpisie tym razem. O, dokładnie tutaj, link oczywiście również w opisie tego materiału. I sami też jesteśmy do niej pozytywnie nastawieni, jak zresztą do całej branży private equity, która za prezydenta Trumpa być może dostanie bardzo silnego wiatru w żagle. Idźmy dalej. Tym razem Jeff Wang i całe Sequoia Capital, które zarządza prawie 100 miliardami dolarów. Tu zadziały się bardzo ciekawe rotacje kapitału, bo fundusz zgarnął spore zyski, realizując częściowe wyjście z takich inwestycji jak Nvidia, Shopify, Lam Research i Micron Technology. Tylko uwaga, nawet po sprzedaży Nvidia ta dalej pozostaje na 6. miejscu całego portfela. Ale w skrócie Sequoia w dużym stopniu zrealizowała sporo zysków z sektora półprzewodnikowego, a raczej przekierowała te zyski, bo jednocześnie kolosalnie zwiększyła swoją pozycję w Taiwan Semiconductor Manufacturing. I tu również ja się zgadzam z tą decyzją, bo sam także uważam Taiwan Semiconductor za jedną z najtańszych spółek w całej tej branży półprzewodnikowej. Fundusz otworzył też nowe pozycje w takich firmach jak CrowdStrike i Mercado Libre. O Mercado Libre też już wspominaliśmy przy okazji ciekawych spółek pod prezydenturę Donalda Trumpa, o dokładnie w tym odcinku, a sam CrowdStrike pewnie też jest już wielu z Was lepiej znany, bo tak, to ta spółka, która była odpowiedzialna za problemy z Windowsem w lipcu 2024 roku. Wtedy też w krótkim czasie przepołowiła swoją wartość z 400 dolarów na 200 dolarów. I cieszy mnie niezmiernie, że byłem wówczas jedynym zasięgowym profilem, który otwarcie pisał, że to po prostu fenomenalna okazja do kupienia świetnej spółki w bardzo dobrej cenie. No może Jeff Wang czytał właśnie te wpisy. Zresztą ten gigantyczny spadek na kursie CrowdStrike, jak się okazuje, był kupowany również przez takie fundusze jak na przykład Whale Rock, czy przez George'a Sorosa, czy przez Crosslink Capital i naprawdę wielu, wielu innych. Więc czasem warto grać jednak w kontrze do tego, co mówi większość. W sumie często warto tak robić. A teraz czas na jednego z moich ulubionych inwestorów obecnych lat. Chyba najbardziej ulubionych. Stanley Druckenmiller, były uczeń George'a Sorosa oraz makroinwestor, który w całej swojej karierze nie miał ani jednego roku na minusie. Jego Duke Western Capital Management działał od 30 lat i średniorocznie przez ten czas wygenerował 30% stopy zwrotu i ani jednego roku nie zamknął na minusie. Osobiście dla mnie z aktywnych na rynku inwestorów dziś nie ma nikogo lepszego. W drugim kwartale skupował on na przykład akcję TeraWulf. Wtedy był po 2 dolary za akcję, dziś jest po 8. Niezły wynik jak na
kilka miesięcy. Druckenmiller ma rozbudowane portfolio z ponad 70 pozycjami, więc nie sposób omówić wszystkie zmiany. Skupię się na tych dwóch najważniejszych. Zakupie nowej pozycji w KRE, co jest funduszem ETF na małe regionalne banki w Stanach Zjednoczonych, oraz zwiększeniu udziału w firmie Natera, która urosła na miejsce pierwsze w całym portfelu Druckenmillera. Natera to biotechnologiczna spółka specjalizująca się w testowaniu DNA. Faktycznie genomika to jest bardzo szybko rozwijający się dziś sektor, który przy rozwoju medycyny personalizowanej może faktycznie zawojować świat. Według firmy badawczej Markets and Markets globalny rynek genomiki ma osiągnąć 83 miliardy dolarów do 2030 roku, co przełoży się na 19,2% rocznego wzrostu. I to będzie jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w całej światowej gospodarce. Jeśli to prawda, to usługi Natera, które są zakorzenione w diagnostyce genetycznej, będą cieszyć się stałym i rosnącym popytem. A Natera ma wyraźną przewagę technologiczną, której przeciętny inwestor może nie zauważyć od razu, bo firma stworzyła sobie fosę, opracowując zastrzeżone algorytmy, które poprawiają dokładność jej testów w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, onkologicznego czy przeszczepowego. W połączeniu z całym takim wachlarzem patentów, no konkurenci będą mieli bardzo duże trudności z naśladowaniem albo powielaniem tego, co Natera ma do zaoferowania. No a w przypadku banków regionalnych zagranie wydaje się o wiele prostsze do zrozumienia, bo to jest zagranie niemalże idealnie podobne do na przykład Russella 2000, takiego indeksu bardzo małych spółek. Idealne wręcz pod wygraną Donalda Trumpa. No pamiętajmy, że ta inwestycja w przypadku Druckenmillera miała miejsce jeszcze przed wyborami. Trump zarzeka się, że swoje wsparcie będzie na pewno kierować w stronę mniejszego biznesu i wycenił to odpowiednio właśnie indeks Russell 2000 oraz na przykład ETF na banki regionalne. Myślę jednak, że po tym wystrzale powyborczym Druckenmiller już akurat pozbył się tej pozycji. Ze wszystkich raportów 13F wybrzmiewa jeszcze jeden bardzo ciekawy wniosek. Większość funduszy, które zdecydowały się na budowanie swoich pozycji na zdołowanym rynku chińskim przez pierwszy i drugi kwartał, w trzecim kwartale powiększała te pozycje. David Tepper z Apollosa trafił na pierwsze strony gazet w pierwszym kwartale 2024, po tym jak postawił 25% swojego portfela na chińskie akcje i Tepper stał się jeszcze bardziej byczy od tego czasu, a chińskie akcje stanowią prawie 40% całego jego portfela. Dołączył do niego także Cod Management, fundusz hedgingowy, który zainicjował 14 nowych pozycji w chińskich firmach. Również Michael Burry kontynuował zwiększanie swojego zaangażowania w Chiny i w tamtejsze akcje, a są wśród nich wszystkich także fundusz George'a Sorosa, Bridgewater czy Bailey Gifford. Wszyscy twardo stawiają na chińskie odbicie i być może każdy zrobił to kilka kwartałów za wcześnie, no ale jeśli perspektywą jest zwrot idący w dziesiątki procent, to czy ma to aż tak duże znaczenie? Wydaje mi się, że jednak nie. A najczęściej raportowane pozycje wśród chińskich akcji to oczywiście Alibaba, Pinduoduo, JD i Baidu. Ogólnie patrząc na szeroki trend wszystkich 13F, to dalej widać lekkie odejście od największych spółek technologicznych i skupianie się na szukaniu okazji wśród tych mniejszych firm. To jest niezmiennie również spójne z moim bazowym poglądem na rynek, o którym informowałem zresztą 11 lipca, kiedy pokusiłem się o prognozę, znowu w kontrze trochę do wszystkiego, że druga połowa roku będzie należała do mniejszych spółek i na przykład indeksu Russell 2000 zamiast S&P 500. Jak na razie, po 4,5 miesiącach, a rok jest bliżej końca niż dalej, okazuje się, że ta prognoza była trafna, bo Russell plus 10% od tamtego czasu, a S&P 500 plus 5%. To nie tak, że giganci technologiczni są przewartościowani. Po prostu nie są oni już tak atrakcyjnie wycenieni, poza Amazonem, o którym więcej tutaj. No i może teraz do rozsądnie wycenionych zdążyło dołączyć na przykład Google. Na rynku jest dziś po prostu cała masa innych okazji. Masa mniejszych spółek jest dziś bardzo tanio wyceniona i po prostu trzeba tam szukać okazji. Jeśli lubisz takie poszukiwania i chcesz inwestować w takie mniejsze, niestandardowe spółki, ale masz problem z ich znalezieniem, to mogę ci też polecić dołączenie do wersji Premium DNA, gdzie już prawie 1150 inwestorów na co dzień dostaje ode mnie i całego mojego zespołu różne przemyślenia i analizy rynkowe. A niezależnie od tego, na jaką wy inwestycję się zdecydujecie, to na pewno będziecie potrzebować do tego dobrego brokera. I jednym z takich jest Freedom24, który jest partnerem tego odcinka, a Freedom ma bardzo ciekawą promocję, dzięki której możecie zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda. Nic prostszego, bo wystarczy założyć konto,
z linka, którego znajdziecie w opisie tego nagrania lub w przypiętym komentarzu, wpłacić depozyt, podać specjalny kod i już od 3 do 20 akcji będzie wasze, w zależności od tego, jakiego dokonacie depozytu. Nie ma na co czekać, bo ta promocja trwa do końca 2024 roku. Podzielcie się w komentarzach, co myślicie o inwestycjach tych inwestorów oraz co wy byście najchętniej z tych pomysłów wybrali do zainwestowania. A w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.